Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Dzisiaj bestseller Empiku 2023. Ja się z ciekawości zapytam, co pan tutaj robi. Przechodziłem, wie pani, tak obok i wpadłem po prostu. A mówiąc poważnie, jedna z produkcji, która została, znaczy nie wiadomo, czy została wyróżniona, została nominowana, miałem przyjemność w niej uczestniczyć, więc stąd moja obecność tutaj. Liczy pan na nagrodę? Nie, ja już na nic w życiu nie liczę. Zobaczymy. Panie Robercie, zbliżają się jutro, tak naprawdę są walentynki. Tak. Zapytam się pana, jaki pan w życiu zrobił taki przepis dla ukochanej kobiety, której pan skradł serce tak naprawdę przez żołądek? Ale ja, ponieważ nasze role społeczne w domu polegają na tym, że to przeważnie ja gotuję, więc nie robię niczego szczególnego na walentynki, bo by to znaczyło, że to, co robię w innych dniach, jest nieszczególne. Więc u mnie są walentynki cały czas. Okej, okay. A pamięta pan jakąś swoją potrawę, która szczególnie zawróciła kobiecie w głowie, znaczy, i w żołądku? Nie na walentynki, bo ich specjalnie nie obchodzimy, szczerze mówiąc. Jesteśmy z pokolenia, w którego życie wkradło się dopiero to święto, bo go wcześniej nie było. Ono jest obchodzone od 20 lat może w Polsce, bo przyszło z Zachodu. Natomiast co moja żona najbardziej lubi, jak gotuje? Azjatyckie rzeczy z pewnością. Tajskie, wietnamskie. Okej, okay, panie Robercie, przez wiele lat pan był gwiazdą telewizji i teraz ma pan swój kanał na YouTubie, kulinarny oczywiście. Co wy uważa pan w ogóle z racji tego, że teraz praktycznie telewizja przechodzi do internetu? Czy to naprawdę ma przyszłość, czy to jednak kiedyś się skończy i telewizja wygra? Wydaje mi się, że pogłoski o śmierci telewizji są przedwczesne, bo cały czas ludzie oglądają telewizję i będą ją oglądać. Prawdopodobnie to już widać, jak się zmienia, że to już nie jest taka telewizja, która nadaje wszystko, tylko ludzie szukają kanałów tematycznych. Ludzie lubią wracać do treści, które były emitowane, więc też takie kanały, gdzie można do czegoś wrócić, są potrzebne, no ale internet to jest wolność. Internet jest jak życie, jest tam dużo rzeczy złych, ale również dużo wspaniałych, wystarczy poszukać. A uważa pan, że pana rozpoczęcie kanału i otworzenie kanału na YouTubie było dobrym ruchem? Uważam, że było wspaniałym ruchem. A co pana tak naprawdę zafascynowało tym, żeby skończyć z telewizją, a przejść do internetu? Co było takim zapalnikiem? Ja miałem programy w telewizji publicznej. Nie byłem jej pracownikiem, tylko miałem tam programy i z tych programów zrezygnowano. Mnie powiedziano, że więcej już ich tam nie będę miał, nie będę ich produkował. Ja byłem zewnętrznym producentem, ale one tam były przez 20 lat. No więc w końcu się przeniosłem do internetu i się okazało to wspaniałe, bo to jest wolność. To, czy program trwa 25 minut czy 40, zależy tylko ode mnie. I co w nim będzie, zależy tylko ode mnie. No, nie ma bardziej komfortowej sytuacji. Ja też bardzo jestem ciekawa opinii pana, ponieważ teraz wiele streamerów, których działa na YouTubach, specjalizują się w tym, że chcą oceniać różne restauracje. Ostatnio jest jeden YouTuber, który dość bardzo mocno ocenia pani Magdy Gessler i catering oraz ostatnio jak był Tłusty Czwartek i pączki. Co pan w ogóle o tym sądzi? Trzeba do pewnych rzeczy podchodzić z dystansem. No właśnie internet to jest takie medium, że każdy się tam może w każdej sprawie wypowiedzieć. Niezależnie od tego, czy ma jakiekolwiek kompetencje w tej materii, czy ich nie ma. No więc trzeba wiedzieć, to bardzo łatwo poznać, czy ktoś to robi tylko dla rozgłosu, czy też rzeczywiście działa w imię jakiejś idei i wartości. No, oczywiście jak się działa w przestrzeni publicznej, to człowiek automatycznie wystawia się na ocenę i na recenzję. Tylko no nie każdy może recenzować literaturę, nie każdy może recenzować muzykę, nie każdy może być recenzentem teatralnym, a również nie każdy ma kompetencje, by recenzować jedzenie. A czy pana na przykład dotyka hejt w sieci? Czy pan jest totalnie odporny na to? Nie, nie dotyka mnie. On mnie też rzadko spotyka, szczerze mówiąc. Statystycznie pewnie niezwykle rzadko, choć to nie znaczy, że go nie ma. Jak pewnie wiele osób, które zachęcały do tego, by się szczepić, padłem ofiarą
antyszczepionkowych, różnych ohydnych, bo to było najohydniejsze, co mogło być, insynuacji. Ale wie pani, no, świat nosi różnych ludzi, no i trzeba się z tym pogodzić. Jedni mają rozum, a inni nie. Okej, a czego mogę panu życzyć na ten rok? Zdrowia i uśmiechu. Więc w takim razie ja panu tego życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego wieczoru i zdobycia nagrody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.